właściwie tytuł, tak jak powinien, ujmuje to, co chciałbym powiedzieć w moim wystąpieniu. Zagadnienie odróżnienia między jak od wiedzy, że jest no, skłonem sięgającym gdzieś do lat 40-50, wtedy tak odrodził na nowo. Oczywiście można to traktować jako stary spór pomiędzy rozumem teoretycznym a praktycznym, ale na płaszczyźnie językowej, prawda, w dokumentach wydaje nam się lat 40-50. Obecnie przeszła swój renesans, tak? Jest cały wysyp prac na ten temat, artykułów w ostatnich kilku latach, prawda? Jest to całkiem spory materiał. To streszczenie, które Państwu przedstawiłem, ono zawiera pewne rzeczy, o których nie zdążę powiedzieć, ale ta problematyka jest o wiele bogatsza. Chociażby obejmuje też przykłady Gettiera, jak będzie mowa w następnym wystąpieniu. Mianowicie, czy skoro wiedza jak redukuje się do wiedzy, że jak uważają, to dobrze z takimi intelektualnie, to czy też się dotyczą sytuacji Gettierowskiej. Tak? Tutaj chociażby ten wątek pomija. Proszę. Proszę poznać. Właściwie większość tego wystąpienia zajmuje się tym nauczy, ale to wszystko zdąży. Zacznę od pewnej wyjaśnienia, czyli o taksonomii stanowisk. Intelektualizmem nazywamy pogląd, że do wiedzy jak jest potrzebny pewien rodzaj wiedzy propozycjonalnej. Oczywiście to określenie jest bardzo ogólne. Niektórzy nazywają to słabym intelektualizmem. Podobnie praktykalizm do wiedzy się be. Czy jestem słyszany wystarczająco? Tak, czyli mikrofon nie jest może. Praktykalizm. Mówiąc tak, wiedzy propozycjonalnej potrzebna jest wiedza praktyczna, tak to też można sformułować. To nie jest tak, że jedna teza jest zaprzeczeniem drugiej, prostej. Tak? Zazwyczaj ten spór w dzisiejszej literaturze przedstawia się jako spór intelektualizmu z antyintelektualizmem, czyli obrońców tezy, że mamy dedukcję propozycjonalną i przeciwników tej tezy. To jest jakby główny spór. Taktykalizm widać postuluje inną redukcję, więc jest jakby na innym biegunie też można mówić o antytaktykalizmie i tak dalej. No, rozróżnia tutaj różne stanowiska. Obok tych dwóch, więc byśmy mieli jakiś dualizm, prawda, że są to dwa rodzaje zupełnie niepowiązane wiedzy. Koekstensjonalizm, że jest to samo dokładnie. Częściowy koekstensjonalizm, prawda, jakby się przecinają. Tak typowo teorię nowościową, chyba te podstawowe stanowiska można przedstawić. Różne takie taksonomie są w obecnej literaturze przeprowadzane, więc jest to tylko jeden ze sposobów prezentacji tego sporu. Dyspozycjonalizm. No tutaj mamy pewną równoważność, a mianowicie dyspozycjonalizm wprowadza wiedzę jak do umiejętności. To jest jakby to, co po części będzie stanowić tutaj temat mojego wystąpienia. Tak? Też dyspozycjonalizm uważa, że wiedza jak to nic innego, jak tylko umiejętność. Co się przejawia na płaszczyźnie językowej? No, w odpowiedniej translacji, chociażby z języka angielskiego na język polski, o której języku nie będę mówił. No może jeszcze tak dodam, że intelektualizm współczesny, proszę też nie mylić z innym stanowiskiem w epistemologii, tak się określa to stanowisko Jasona Stoneya. On użył tego pojęcia, co jest równoznaczne buddyzmowi, antybuddyzmowi w tym sensie, że okoliczności praktyczne nie bierzemy pod uwagę przy definiowaniu wiedzy, czym jest wiedza. Więc też pojęcie intelektualizm funkcjonuje w współczesnej epistemologii nieco inaczej, ale też funkcjonuje tutaj w sporze, można powiedzieć, o naturę wiedzy jak.
wstępne ustalenia lingwistyczne, one dotyczą, można powiedzieć, podziału czasowników, tak, a więc no, głównie postaw prepozycjonalnych, ale nie tylko, tak, czasowniki ogólnie dzielimy w języku polskim oczywiście, chociaż w większości tych przypadków to się przenosi na język angielski. Mamy czasowniki, które przyjmują konstrukcje propozycjonalne i erotetyczne, czyli z potrzebnym zdaniem pytania, tak jak podkreślam, erotetyczne, trochę neutralne, tak? Oczywiście też można powiedzieć, że słówka angielskie knowledge przyjmuje z dopełnieniem bliższym, tak, czyli z frazą nominalną konstrukcji, tak, znać, tłumaczymy na język polski. No ale w języku polskim wiedzieć przyjmuje tylko te dwie konstrukcje, mówimy dwie Piotra, tak? Próbujemy znam Piotra. No to są być może dosyć oczywiste rzeczy, ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ intelektualizm używa argumentów lingwistycznych. Tak? Współczesny intelektualizm to są argumenty lingwistyczne. Praktykalizm, no możemy to określić, używa argumentów filozoficznych bardziej, że potrzebna jest pewna umiejętność, trochę jak Darek to opisywał. Stąd musimy na wstępie poszukać, gdzie przyporządkować zdania o wiedzy praktycznej w stosunku do innych podobnych. Tak? No więc mamy pierwszą grupę z przykładami, o tym już wiedzę tutaj podaję. No, poprawne są oba zdania, tak? A więc do tej grupy przyjmujących konstrukcje propozycjonalne i erotetyczne należy. Następnie mamy chociażby przekonanie. Mówimy, Jan jest przekonany, że wiemy gdzie. To rzutuje też na pewne odróżnienia, że ustawy propozycjonalne bardziej rozpatrywać do faktów niż do sądów. Lingwiści to różnie interpretują. Mamy trzecią grupę, a więc czasowniki, które przyjmują erotetyczne, a nie propozycjonalne. No i oczywiście są czasowniki, które mają tą konstrukcję najczęściej nominalną, wypełnienie bliższe, tak? Czy też fraza nominalna. Więc powiemy bardziej Jan zna Piotra, tak? Czy zna miejsce, gdzie położył okulary, tak byśmy to mogli sformułować, ale pojawia się to, o czym kwantyfikuje gdzie, tak? Za innym miejsce. Teraz istnieją pewne świadectwa, że te czasowniki z punktu pierwszego, które nas interesują, tu należy wie, tak? Tu należy wie. Mają to samo znaczenie w obu konstrukcjach. Jeden z najbardziej powszechnych testów jest test koordynacji względem koniunkcji, to się czasami inaczej nazywa usunięcia koniunkcji. On sięga do lat 70. takich prac lingwistycznych o testach na wieloznaczność wyrażeń, tam dalej będą te testy mówione jeszcze. No i widzimy, że bardzo poprawnie brzmią zdania. Ja zapomniał, powiedział, wie, to nas interesuje najbardziej, ale chcę tutaj pokazać, proszę zauważyć, chcę pokazać, że wiedza nie stanowi tu wyjątku, tak? Czyli z punktu widzenia lingwistyki no mamy pewne ogólne spojrzenie, a nie, że tworzymy sobie teorię specjalnie dla czasownika wiedzieć. Tak, szukamy teorii, która by nie była prawdą. Wie, że Piotr wyjechał do Torunia i kogo zabrał ze sobą. Która jest godzina? No tutaj jest dzwon, oczywiście tak, no bo prawda, stawimy nazwę kobiety, a to zmienimy w orzeczeniu, no ale rodzaj. No widzimy, że nie musimy, o co tutaj chodzi w tym teście? Nie musimy powtarzać, tak, słówka wie, po koniunkcji. Tak, te testy są już naprawdę. Dobrze. W jednym z założeń, jak za chwilę o tym powiem, propozycjonalizmu w teorii pytań, no i jednym z głównych założeń jest założenie takie, aby teoria pytań obejmowała zarówno pytania, jak i pytania podrzędne. Więc proszę zauważyć zdanie, wiem jak jeździć na rowerze, wiem, jak jeździ się na rowerze. Oczywiście jest zdanie podrzędne w formie pytania, więc lingwiści uznali tą tezę wysunęli, że jeśli mamy mieć ogólną,
szczególnie w tych formalnych teoriach języka, teorię, no to ona powinna dotyczyć zarówno zdań, które są pytaniami prostymi, jak również tych zdań, gdzie pytania są zanurzone, stanowią dopełnienie. No i to muszę powiedzieć o... może pominę, ja mam czas ucieka. Jest to opisane, jak wyróżniamy pytania. Oczywiście nie wszystkie, no trudno tutaj teorię pytań omawiać. Proszę zauważyć, że nie wszystkie oczywiście pytania mogą stanowić pytania podrzędne. No, na przykład, co prawda mogę się spytać, czy to nie ty byłeś ostatnio w Toruniu, ale nie mogę od razu to wrzucić, prawda, Jan wie, czy to nie ty byłeś ostatnio w Toruniu. Ale nie jest to dramatyczne, więc nie wszystkie pytania oczywiście możemy uczynić podrzędnymi, teoria to też powinna w jakiś sposób odróżniać od siebie. No właśnie, mamy tutaj postulaty. Mamy trzy takie ogólne podejścia, czasami się robi o W. Propozycjonalizm ogólnie mówi tak, po pierwsze, postępujmy. Odpowiedź na pytanie jest zdaniem lub sądem. Po drugie, możliwe odpowiedzi na pytanie tworzą zbiór wyczerpujących i wzajemnie wykluczających się możliwości, czyli podział przestrzeni logicznych, partycje. Tak? No, kontrowersyjna teza nie przez wszystkich przyjmowana. Znajomość znaczenia pytania jest znajomością tego, co uchodzi za odpowiedź na pytanie. Czyli można powiedzieć tak, rozumiem pytanie, tak, jak wiem, co może być odpowiedzią na nie. I się podobnie mówi punkt szósty. Ten postulat trzeci Kalwina jest podobny do pewnego szóstego. Pytania powinny posiadać własne, niedodrukowane znaczenie. Dlaczego to jest ważne? No, dlatego, że jednak pytania, no, tak na powierzchniowej, tak na powierzchni języka, no, są czymś innym niż zdaniem znajomującym. Siłą rzeczy powinny posiadać niedodrukowane znaczenie. No i pytania zależne powinny być rozpatrywane łącznie, to o czym mówiłem. Mamy tutaj takie podstawowe tradycje w propozycjonalizmie, gdzie dzisiaj jest omawiane, zmieniane, modyfikowane, też olbrzymią literaturę na ten temat. Pytanie, jak chodzi o przestrzeni logicznej, co spełnia po prostu dla trudnych i jako zbyt sądu. Stanley w swojej najnowszej książce, gdzie broni intelektualizmu, wspominam o niej w abstrakcie, używa tej teorii podziału przestrzeni logicznej. To są już takie formalne dosyć rzeczy, które pominą się w rzeczy. Interesuje mnie, oczywiście zmierzam szybko do pewnych testów, wiedza, umiejętność. Wiedza jak, jako wiedza logotyczna. O to co tutaj chodzi? Po prostu traktujemy zaimek ja, tak samo jak inne zaimki. Tak? A więc jeśli mamy zdanie, Jan wie jak jeździć na rowerze, to jest dokładnie, powinno być dokładnie tak samo traktowane jak zdanie Jan wie gdzie kupić piwo. Na przykład. No dobrze, znowu mamy test koordynacji względem koniunkcji. Widzimy, że nie trzeba przenosić czasownika, tak? Do drugiego czynu koniunkcji. Jan zapomniał, powiedział, wie gdzie to jest i jak tam dojechać. Czyli to sugeruje, że wiedza gdzie i wiedza jak. No to samo znaczenie ogólne oczywiście, nie? Dokładnie to samo znaczenie, bo te zaimki kwantyfikują po innych obiektach, tak? Ale nie trzeba powtarzać, tak? Ogólne znaczenie jest podobne, interpretacja jest podobna. No pominę może tutaj. Dosyć ważną kwestią jest to, o jakie zdania nam chodzi. Otóż mogę powiedzieć tak, Jan wie, jak jeździć na rowerze, Jan wie, jak jeździ się na rowerze i Jan wie, jak ktoś jeździ na rowerze. Są w zasadzie trzy możliwości. To są związane przez lingwistów z takim ukrytym zaimkiem, też są bogate dosyć teorie związane z tym zaimkiem, tutaj to opisuję, a więc na przykład zdanie z frazą bezokolicznikową Jan wie, jak jeździć na rowerze, interpretujemy albo Jan wie, jak on potrafi jeździć na rowerze, tak? Albo jak jeździ się na rowerze, w sensie ktoś tak, ogólnie potrafi się jeździć na rowerze. Dobrze, pomijamy rzeczy. Tak się omawiałem, a do tego przedstawiłem chętę, gdzie Państwo mogą sprawę przejrzeć.
do rzeczy, czyli wiedza a umiejętność, jak tłumaczyć na język polski. Dlaczego w ogóle ten temat ująłem? Otóż spotkałem się z zarzutem o tym, że w filozofii polskiej analitycznej za bardzo dosłownie traktujemy język angielski. Więc że tłumaczymy coś na język polski, co wygląda poprawnie, ale tak poprawnie do końca nie jest. No i ten zarzut dotyczy właśnie tego. A więc zamiast, prawda, tłumaczyć wiem jak, powinienem tłumaczyć umiem, tak? I know how to swim, to speak, tak? Wysokolicznikowa fraza, dlatego to było tylko ważne. No tłumaczyć możemy, tak? Wiem jak pływać, albo umiem pływać. No i ten zarzut jest skierowany, tak? Do ogólnie do filozofów analitycznych, że tutaj jest niepoprawne tłumaczenie. Stanley sprawdzał taki przegląd, jak to w różnych językach wygląda z atrybucją wiedzy praktycznej. Dzieli na 5 takich grup te języki i proszę zauważyć, że nie ma tutaj języków azjatyckich czy arabskich, więc trudno powiedzieć, że przejrzał wszystkie możliwe języki, zresztą to no, nie byłoby jakby wykonalne, ale mógłby się pokusić jakąś szerszą analizę, co nie jest takie proste też, tak? Ale jest to taki przegląd dosyć ograniczony. Mamy języki, gdzie mamy to eksplicytne dopełnienie jodetetyczne, tak? Czyli mamy angielski. Mamy też grupę języków tak jak francuski, gdzie nie mamy zaimku. Mamy sam bezokoliczny, bez zaimku. Tak? To stanowi chyba największy problem dla tych, którzy by tutaj proponowali traktować jako wiedzę jodetetyczną, tak? Czyli jako wiedzę z dopełnieniem będącym zdaniem pytajnym, no bo no, skoro są języki, w których nie ma tego zaimka pytajnego, tak, no to znaczy, że nie jest to istotne. Później mamy języki, gdzie no myślę, można zaliczyć język polski. Ja umieję płakać. Ja nie wiem, czy Stanley ma rację, bo mówi, że właśnie nie da się przetłumaczyć ja znam ten płakać. Myślę, że można by tak powiedzieć po angielsku. Ja znam jak wiem jak pływać. Czyli ten zaimek może się chyba pojawić. A mniejsza z tym jest to grupa języków, w którym właśnie dopuszczane jest podwójne tłumaczenie. Czyli możemy tłumaczyć z tym zaimkiem, wiem jak, znają, tak. A możemy tłumaczyć przy pomocy nowego zupełnie słowa. No i pozostałe. Dobrze, więc może przeskoczymy. I chciałbym poprzyjmieć, no trochę później to zaczęliśmy, argumenty. Tu są argumenty, gdzie pokazuje się, że można coś wiedzieć, jak nie mieć umiejętności. Tak? No, kilka punktów tu przedstawiłem, więc być może w dyskusji się pojawi, czy to jest adekwatne, czy nie. Nie będę tego powtarzał. No dobrze. Żeby jakoś podsumować. Moim celem oczywiście nie jestem lingwistą, nie zajmuję się zawodowo tłumaczeniem z języka angielskiego na język polski. Tak? Ale próbowałem wskazać na aspekt, tak? Być może właśnie związany też z zainteresowaniem tłumaczy, tak? Że wiedza, że zdania o wiedzy praktycznej w języku angielskim częściej chyba powinniśmy tłumaczyć na nawet z dopełnieniem będącym frazą wysokolicznikową, powinniśmy tłumaczyć jako wiedza jak, krótko, trzy takie sytuacje oprócz tych poprzednich, na które ja wskazuję, sytuacje, w których mówimy jak się to robi. Powiemy, wiem jak się pływa, a nie umiem się pływać. Tak? Jeśli chcemy wyrazić ogólną tak umiejętność trochę, no ale no to nie przetłumaczymy tego w ten sposób. Sytuacje, w których odnosimy się do sposobu, który nie może być powiązany z praktycznym trybem prezentacji, jak u Williamsona i Stanleya w tym pierwszym artykule. Wiem jak rozmnażają się żółwie, no to oczywiście no, nie muszę umieć. Tak? W tym sensie nie muszę mieć jakiegoś trybu doświadczenia z tym związanego, mówiąc tak bardziej potocznie. Tylko
konstrukcję, nie mówiąc o sposobie, czyli wiem, jak jest mu ciężko, wiem, jak dużo dla ciebie znaczy. Tak samo w stanowisku Beth Dogart, ona podkreśla, że jest lepsza od stanowiska Stanleya, dopuszcza, tłumaczy też how much na przykład, tak? W jaki sposób interpretować zdania, gdzie też mamy ten zaimek, ale w nieco innej postaci, a pozostałe prawie tego nie czyta. Ogólnie rzecz ujmując, chciałem trochę odpowiedzieć na ten zarzut, że należy tłumaczyć poprzez umiejętność. Że jeśli na przykład ktoś by zaczął tłumaczyć Williamsona, książkę najnowszą, to by musiał tłumaczyć wszędzie u mnie, tak? Albo w większości przypadków. Dobrze. Dziękujemy bardzo panu profesorowi.